Dobra, jesteśmy na miejscu. Idziemy do Afterlife'a, zobaczymy, co się będzie działo. Dzień dobry, witam, cześć. O, siema, Jackie. Co tam, wariat? Jestem. Słyszysz mnie? Ej, ziomek, nie będę czekał na ciebie. Czekałem na ciebie. To dobrze, to dobrze, dobrze. A co słychać o pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Spoko. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Ajajaj. Pierwsza liga. Pierwsza liga. I wiesz, co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. Dobra, lecimy z tematem, gościu. Idziemy? Chodźmy. Znowu ja chodzę delikatnie szybciej od postaci, za którą idę. Czemu oni to zrobili? Jak są trolle wredne. Musieli tak zrobić. Ajajaj. Ja już za nim oczywiście. Była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. No co? Ten ziomek, przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam. Chodź. O, teraz chodzę tak samo jak on. Nagle. No teraz już nie. A wy to niby kto? O. Jestem V. A to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówię, że do siebie. Ha? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie po mnie. Okay. Tak zrobimy, amigo. Znowu chodzę szybciej od niego. Halo! No, ładna spelunka, nie powiem. Serce Night City. Słyszysz? Jak ten. Teraz chodzę w jego tempie. Obrażasz sobie. To jest wkurzające. Forest. Bo może nawet. No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? Widzę. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Okej. Co będzie dla was? Wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. O, Johnny Silverhand. Proszę. Tak to on. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Okej. Ile lat ma Afterlife? Z 50? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. To chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych, najstarszy. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Tak. Na zdrowie. Nasze. Już się opiłeś jedną łykiem. Jeden łyk i już pijany. Warto żyć, żeby przejść do legendy. A śmierć to dopiero w ostateczności. Okay. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze. Miłość. Co za ziomeczek? Do nas. Zapamiętam. Chyba. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Okej, idziemy. Powodzenia. Dzięki. Skąd o tym wiesz? Ten. Część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na ten temat. Duży jesteś. Trenujesz? Nie. Ja też. Boks. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu?
Tak. Myślisz, że dałbyś mi radę? Nie, jest rozgadany. Tutaj. Co za gość? Bra, znowu chodzę wolniej. Przed chwilą chodziłem szybciej, teraz znowu chodzę szybciej. Ojejciu. No, tak, chodzę szybciej. Excelsior. To niezłe masz gotówka miejsce. Muszę da spoci. Siemasz, robota. Jest i pan Wil. No, jestem. No, to rodzinka w komplecie. Nie, pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Ta. Czemu mogę zabrać garnitur? O co chodzi? Panie Wil. No, zabrał garnitur. Nie chciałem żadnego garnituru brać. No dobrze. Zapraszam. O co chodzi? O co chodzi? Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Mhm. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Dobrze. Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki Plaza na nieobrobionym braindance. T-Bag już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta, facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? Myślę, że nie ma sensu mówić mu całości, ale możemy o coś takiego ogólnego powiedzieć. Sam nie wiem. Jest w niej coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Yorinobu Arasaki. Z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać 2 do 2. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. Ale właśnie od tego macie fiksera. Jeśli nie wiadomo, spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Po prostu chciała mnie poznać, to wszystko. Nie będę o tym gadał. Po prostu chciała cię poznać. Nie widzę powodu dobrego. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? W sumie nic. To jeszcze interesuje. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Mhm. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Mhm. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta. Ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? I kozak. Ja nie mam więcej pytań.
Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Ze świeżakami nie negocjuję. Odpalam im 30% do podziału. To za mało. Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak wyceniam wasz wkład. Nie za nisko. To my załatwiliśmy Flatheada, to my wyciągnęliśmy Intel z Braindance'u. I to my włazimy do hotelu pełnego arasaków, żeby zajebać biochip w spokoju syna szefa. Tak, ale to ja wam daję netrunnera, sprzęt oraz kuloodporny plan. Naprawdę chcecie się targować? Mhm. Jackie ma rację. Zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35 to jest moje ostatnie słowo. W takim razie moje też. No i zawsze jakiś grosz, nie? Dawno nikt się ze mną nie targował. To nawet zabawne. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Mhm. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Nic. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Tak. Czy masz coś jeszcze? Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście. No i cacy. Robimy to. Fuh. Witam w limuzynie sieci Delamain. Mhm. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. Tak. Żebyś wiedział, skurwysynu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Tak? Dobra, ja pojedziemy. A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. 3 miesiące zbierania szmal. Dobra, jedziemy. Mhm. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącze osobiste. To nieźle. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Excelsior? To pakiet usług dla klientów premium. Płacisz, wymagasz. Patrz, to proste. Delamain, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No okay. Trudno. Czyli to taki mały czołg jest, nie tylko limuzyna. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Okej. Okay. Dex na nas nie oszczędza. No to już wiemy, na co idzie jego część. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie.
To ty musisz coś zrozumieć. Zbliżamy się do celu. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. T-bag. Hej, wszystko w porządku? Mhm. Chyba już tak. Zaraz będziemy w Konpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz ta. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? Co? Ja cię słyszę. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. No to go. Dziękuję za wybór sieci Telemain. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. Okay. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Lecimy z tematem, kurczę. Troszkę mam tremę. Czekaj, wezmę flatheada. Mhm, pośpiesz. Ajajaj. Nie bardzo rozumiem, czemu broń kazał zostawić, skoro i tak wnosimy robota bojowego. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Hajime Takim z działu technologii wojskowych. Papiery są na flatheada. Pamiętam. Witamy, witamy, hejka. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. Mhm. Jasne. Mamy problem. Nie dziwię się. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem Takim? Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Nic się dzieje, gościu, luz pełny. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Witamy w Konpeki Plaza. Co to są roboty? Czy ludzie aż tak bardzo zmienili w roboty? Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana Takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Vi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan Taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Zauważyłem, że jak gracz nie podejmuje akcji, to te postaci no bardzo szybko poganiają. W sensie dosłownie pół sekundy poczekasz i on mnie już pogonił, że o, to ja, nie? Tak samo jest w rozmowach z niektórymi ludźmi. Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Pełno luz. Hmm? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Curychu. Jackie, skąd się wygłupiać? No co? Chodzę w rolę. Znowu chodzę szybciej. Przed chwilą chodziłem wolniej. Okej. Okay. Trochę tego mamy tutaj. No. Teraz znowu chodzę wolniej. Szkoda, że ja będę pamiętać. Kurwa, nie potrzebuję. Bartek niczego sobie. Przeniknął przeze mnie.
Witamy w Konpeki Plaza. Witamy, witamy, hejka. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. Tak zrobisz. A teraz chodź do pokoju. Ach, znowu przeszedł przeze mnie ziomek. Dawaj tę windę. Okej, 42. Dawaj Jackie. Mhm. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wygląda? Nie wierzę, że to mówię, ale całkiem nieźle. Ładnemu we wszystkim ładnie. Dobra, dobra. To jest fajne. Znowu chodzę wolniej. To są takie małe rzeczy, które denerwują. O. Z tym chodzeniem. Tak, z tymi przerwami w dialogach, które nie istnieją praktycznie. Trzeba od razu szybko odpowiadać, bo jak nie, to cię poganiają. Jest i nasz pokój. Dobra. Lapis lazuli. Ładny. Bardzo ładny. W pokoju. Całkiem stylowy. Aż szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Bak. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netrunnera. Si, me acuerdo. Teraz odpalacie Flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Mhm. Prostota jest najbardziej kmusztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Szukam, szukam. I nie widzę. Jest i szyb. Okej. Okay. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Dawaj go. Ale fajnie wygląda. Siup. Nie ma. Kurwa, utknął jebany. O! Wi, weź od Jackiego chipko. Czemu nie mogę wstać? Czemu się wszystko zacinało przez chwilę? O co chodzi? Nie mogłem się podnieść. Trzymaj. Jak się podnosiłem, to okay. Się ekran psuł i przewijały się dialogi. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. No dobra. O, to niezła kamera. To chyba nie ta kamera, co? Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Rasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jakim mnie tu na świetle? Że nie mam kontroli nad mocą. Dzielnicą, z której sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. Dużo ciekawych ludzi tutaj siedzi. Rada miejska. No nieźle. Arasaka. Poszedł sobie. Chodzi do środka. Nikt nie zauważył? Przełączam cię na następną kamerę. No dobra. Okej, okay, tu jest sprzątanie właśnie. Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Bo napisał, że dla miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. Mamy problem. I że przepraszam za bałagan. Sprzątaczka. Stoi mi na drodze. Trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Nie ma sprawiedliwości. Spróbujmy. Coś wymyślimy. Panel kontrolny terrarium? Myślisz, że jest wolny? Chyba się nie przyda. Kto taki? Przystojny. Panel inteligentnego pokoju. Nada się? Nie przyda nam się. No jak to nie? Mam tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Bingo! Wyślij do niego Flatheada. Okej. Przeleciałabym go. Dziewczyno, ty byś lepiej szyby przeleć. Wszędzie zostawiasz ślady. No nieźle. Tak zrób właśnie. Przelej szyby. Wlazł tam skubany. Kate, coś się dzieje z terrarium. Hej, Buck. Udało się. Cholera, dziewczyno, wiesz, ile te zwierzęta kosztują? No dalej, nie mamy czasu. Leć, mały.
Leć, leć. Śmiga sobie tutaj. Pra! Szybciutko. Dobrze, dobrze. Pokój to mogli już pominąć. Ojej, okay. Teraz mam kamerę z niego. Prezydent jest tuż za drzwiami. Nie. Niech Flathead sforsuje dziwny. Zamek. Spoczy. Ten ziomek? Ochroniarz. Niezbyt mu to idzie. Cholera. No to inaczej. Pomyślmy. Tu coś mamy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Mhm. Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Mamy? Mamy. Dawaj. Gotowy. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netrunnera. Zdziemy. Jeden netrunner, ale 100 operacji na sekundę. Mhm. To co robimy? Unieszkodliwiamy go. Musisz... Okej. A ja zamrożę go jednym takim... demonem. Stara nazwa, nie pytaj. A ten rezydent nie zorientuje się? Nie, jeśli wepniesz bota bezpośrednio do jego fotela. Potem mógłbyś tam wjechać czołgiem i nic. Kompletnie odcięty od bodźców. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić Flatheada. Mhm. Damy radę, spoko. Albo nie damy rady? Odwróć uwagę przeciwników. No ale jakich przeciwników znowu? Tutaj nikogo nie ma. Poza tym ziomkiem. Tu coś jest. Okej, okay. Ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Mhm. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Ojejkuś. Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam Flatheada, a wcześniej. Potem przełącz widok na drugą kamerę. Dobrze, tak zrobię. Go! Dużo czasu mu zajmuje to wszystko. Podepnij bota do fotela. Mhm. Leć, mały, leć. Wlazł na niego, jeszcze wyłączył niewidzialność. No, oj, jak się przystał. Już się nie zerwie. Oj, się przystał. Tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Wow. Nieźle to zrobił. Mój bien. Jak się czujesz? Źle. Okej. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Ale widok. Na port. Tak. Ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka wow. Godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Mhm. Właśnie to zrobię. Wi, klapnij sobie, musisz odpocząć. Wow. Fajnie, fajnie, że dali tutaj taki przerywnik, bo trochę to trwa już, to zadanie. Takie całkiem długie, jest całkiem długie, więc myślę, że w tym miejscu skończymy odcinek i zaraz grzejemy kolejny. Tak to zrobimy właśnie.